Witam serdecznie wszystkich moich widzów w niedzielę. Dzisiaj pytanie od jednej pani, która zaproponowała taki temat. Jak układa się partnerowi w innym związku? Czy jest szczęśliwy w innym związku? Czyli już jest taka informacja, że na pewno związek tutaj rozpadł się, partner odszedł do innej kobiety. Zobaczmy dla wszystkich pań, ponieważ nie jest to pytanie indywidualne, jest to tylko propozycja tematu. Zobaczmy dla wszystkich pań lub panów, którzy znajdują się w takiej sytuacji, że wasz partner, partnerka zostawiła was dla innej osoby i odeszła. Jest teraz w innym związku. Jak układa się ten związek właśnie obecnie na dzień dzisiejszy mojemu byłemu partnerowi z nową partnerką? Przypominam, że jest to czytanie kolektywne, czyli nie jest to odpowiedź na żadne indywidualne pytania. Tylko propozycja tematu, ponieważ wiele osób, które słuchają właśnie takich porad, znajdują się w tej samej sytuacji. Powiedzmy sobie, tematy, które są częste i powtarzają się, jeśli dzwonią ludzie i pytają, czy piszą na przykład przez e-mail, i pytają kart, prawda, o rady, porady, powtarzają się te tematy. Na przykład, czy partner zadzwoni, czy z partnerem się spotkam, czy się pogodzimy, jak ułoży się nasza relacja, czy on mnie kocha, czy on mnie zdradza. To są takie pytania kolektywne, które powtarzają się po prostu bardzo, bardzo są popularnymi pytaniami. Więc tak samo to pytanie, jak układa się partnerowi w innym związku, potraktujmy jako odpowiedź tutaj kart dla wszystkich tych, którzy znajdują się w podobnej sytuacji. Ja już rozłożyłam 4 karty Lenormand i 3 karty Tarota. Przypominam Państwu o subskrypcji mojego kanału, lajkowaniu, komentowaniu, o propozycjach tematów, byśmy po prostu tutaj mieli wspaniałą współpracę, bym publikowała filmy, które Państwa interesują. Dobrze, zaczynajmy. Więc pierwsza karta pokazała od razu jakieś komplikacje. Jakieś komplikacje, labirynty, zawikłania i jakieś tutaj mentalne, przypuśćmy, tutaj wiele myśli, prawda? Wiele różnych tutaj jakichś rozmyślań. Być może były na początku tego związku jakieś tutaj komplikacje i problemy lub łączą partnera i tą nową partnerkę jakieś tutaj zawikłane sprawy. Lub sytuacja na początku była zawikłana, ponieważ, no wiadomo, odejście od małżeństwa, odejście od związku, być może pozostawienie dzieci dla nowej partnerki, być może też partnerki dzieci musiały zaakceptować tego pana, więc są tu na pewno sprawy, które były skomplikowane, niełatwe i po prostu no, wymagały tutaj dużo cierpliwości i wyjaśnień, by wyjść z tego labiryntu, tak, tych różnych problemów i zawiłości. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy jest stabilność, stabilność domowa, rodzinna, czyli jest tutaj chęć, by zbudować coś solidnego, tak? Solidny dom, atmosferę rodzinną, czyli jest tutaj pozytywna karta. I co będzie? Jest tutaj karta gwiazd. Karta gwiazd przy domu. Jest to bardzo pozytywny układ i
gwiazdy mówią oczywiście o tym, że te zawikłania, problemy, właśnie takie te mentalne labirynty, które mieliśmy na początku, komplikacje, prawda, partnera ze względu na porzucenie byłej partnerki, no odejście, prawda, zaczęcie nowego związku, te uwikłania mają teraz po prostu pozytywny obrót spraw, ponieważ się wyjaśniają. Gwiazdy mówią o wyjaśnieniu wszelkich spraw. Czyli wszystkie takie oczekiwania wobec tego związku tutaj idą w pozytywną stronę. Jest spełnienie. Jest to duże szczęście przy domu, tak? Czyli przy domu ta konstelacja gwiazd oznacza szczęście, stabilność, że wszystko się dobrze rozwija, że jesteśmy też po prostu tutaj w jakichś głębszych uczuciach. Jest to jakaś no, relacja, która się głębiej tutaj uczuciowo rozwija. Także jest to pozytywny rozwój spraw w tym nowym związku. Niemniej jednak tutaj książka pokazuje, że tak, nowy kapitel, czyli nowy rozdział otworzył się dla partnera, czyli on zaczął nowy związek, pisze nowy rozdział, tak, swojego życia, nowa faza rozpoczęła się, ponieważ jest tutaj też klucz, który otwiera tą książkę, prawda, taki jakby tutaj jest ta księga jest zamknięta, ma taki specjalny zamek, czyli otworzył partner nowy rozdział swojego życia. I po prostu jak on się potoczy, jak ten rozdział zostanie napisany, będzie to na pewno jeszcze na dzień dzisiejszy tajemnicą. Niemniej jednak karta gwiazdy mówi o dniu dzisiejszym, że na dzisiaj jest to relacja szczęśliwa i spełniona. I przy domu jest stabilność. Natomiast jak ten rozdział się zakończy, jest to jeszcze niewiadomą i tajemnicą. Księga jest karta tajemnicy i też księga nowych początków, nowej fazy, nowego rozdziału, prawda? Czyli w ten sposób. Teraz położyłam trzy karty tarota i tak samo potwierdza tutaj karta głupca, tak jak tutaj tej książki z Lenormand, czyli to się znowu karty tutaj pięknie uzupełniają. Karta głupca to jest zerowa karta, która mówi o nowym początku. Czyli proces zaczyna się od nowa, od zera. Czyli zaczyna ten głupiec, ta postawa głupca, tak? Jeszcze raz swoją długą drogę od samiutkiego początku. I ryzykuje, ponieważ głupiec jest to także postać, która nie boi się ryzyka. Czyli ten partner zostawiając Was i zostawiając za sobą być może dzieci, rodzinę, wszelakie... no nie wiem, jakieś piękne doświadczenia z Państwem, zaryzykował, by zacząć wejść w nową relację, prawda? Jest to duże ryzyko, czy się uda, czy nie uda. Były tu jakieś komplikacje, prawda, na początku, mówiłam, no, czy mentalne, czy rzeczywiście jakieś problemy, tak? Ale te problemy się tutaj wyjaśniły, tak jak już też wspomniałam z gwiazdą i przeradza się ta relacja nowa partnera w stabilną relację, o czym mówią tutaj karty papieża, czyli arcykapłana i króla talarów, czyli króla monet. Więc są to dwie karty, które mówią o stabilnym związku. Na pewno ma tutaj partner, były państwa, zamiary solidne i szczere, by ta nowa relacja się dobrze, stabilnie i solidnie rozwinęła. Na przykład ta karta kapłana, czyli papieża. Kapłan jest to osoba, która przedstawia dobrego partnera, charyzmatycznego, który poświęca dużo dla związku.
tak, który daje i bierze, jest prawy, tolerancyjny, wewnętrznie zharmonizowany, że po prostu no, lubi dawać też miłość. Jego miłość nie jest może dzika, jakaś, nie wiem, o jakichś wielkich erotycznych porywach, ale jego miłość jest spokojna, serdeczna i akceptująca. O moralnych po prostu tutaj takich podłożach być może jest konserwatywny, ponieważ jest to karta papieża. Jest być może nieco konserwatywny, ale jest jednak osobą w związku solidną, która chce i wymaga też po prostu jakichś takich prawych, dobrych relacji. Jest to osoba inteligentna, interesuje się wieloma sprawami. Są dla niego na pewno takie intelektualne sprawy ważniejsze niż jakiś tam poryw seksu. I po prostu no, ta osoba wywiera w związku zaufanie. Prawda? Jest też ta osoba konserwatywna, by zawierać związki, które w perspektywie po prostu zakończą się małżeństwem. Jest to też karta małżeństwa. Obopólnej uczciwości i wierności, jak również zaufania. Jest to też karta, która mówi o wierności partnera. Czyli, no powiedzmy sobie, nie wiem, jakie były relacje między paniami, które pytają o takie konstelacje, prawda? Jeśli partner was zostawił dla innej kobiety, dla innego partnera i tak dalej, bo też patrzą mężczyźni tutaj na te kanały, więc nie wiem, czy was zdradził, czy okłamał, oszukał, intrygował, ale ta karta kapłana, w którym teraz po prostu mówimy o teraźniejszym związku partnera z inną partnerką, mówi o wierności i o po prostu takiej lojalności wobec siebie partnerów, tak? Że chcieliby mieć stabilną, stałą, pewną relację. Także jest to na pewno pozytywna karta, która mówi o partnerze, który opiera związek na moralności, mądrości, stabilności i po prostu jest przekonany, że chce budować związek, a nie jakieś tam takie przelotne miłostki. Także König der Münzen, czyli tutaj jest ten król monet. Król monet jest osobą, która myśli stabilnie o finansach. Czyli ta relacja też ma się opierać na stabilnych relacjach finansowych, prawda? Czyli chodzi tutaj o to, by solidnie zatroszczyć się o finansową sprawę związku. By patrzeć realistycznie. No jest to osoba na pewno bardzo pracowita. Nie jest to żaden taki leń, który nie idzie do pracy, tylko bierze, przypuśćmy, zasiłek dla bezrobotnych. Nie. To jest osoba, która jest pracowita i też nie chodzi tylko tutaj o sprawę finansową, ale również pracowita, jeśli chodzi o związek, by dawać i brać. Nie tylko brać, prawda? Czyli umie pracować nad związkiem, by się coś udało. By po prostu ten związek był stabilny. No i on, właśnie ten król talarów, czyli król monet, stawia też na solidne związki, czyli na solidne relacje. Ponieważ lubi właśnie sukces, sukces czy finansowy, czy właśnie w różnych takich biznesowych sprawach. Czego by się nie zabrał, lubi, do czego by się nie zabrał, lubi sukces. I także jest to karta, która mówi tak o związkach, że chce mieć również taki tutaj sukces w sferze emocjonalnej, duchowej i właśnie w sferze tych relacji. Jest silny, pracowity, myśli praktycznie, konsekwentnie, realistycznie, jest zdyscyplinowany, jest stąpający po prostu realnie na ziemi,
bo jest to żywioł ziemski, czyli osoba, która myśli realistycznie, konkretnie, tak? Jest osobą wierną również, tak jak tutaj ten papież, czyli dwie karty, które mówią o wierności i stabilności związków. Jest osoba, która lubi pokazywać, co ma, lubi pokazywać, że zdobyła na przykład dobrą sytuację finansową lub ma piękną, dobrą, stałą, solidną relację. Lubi się tym pochwalić i pokazać. Jest to osoba być może materialistyczna, ponieważ no, król tych monet jest osobą, która myśli materialistycznie, więc być może poszedł partner w tamtą relację, ponieważ widzi więcej szans po prostu tutaj rozwoju finansowego lub jakichś takich dóbr materialnych, korzyści jakieś w sprawach finansowych. Nie wiem, jakie są te indywidualne sytuacje, ale widzi być może na widzi jakiś rozwój po prostu tutaj dla siebie też sukces, karierę, sukces finansowy, być może bardziej z tą inną, nową partnerką, prawda? Jest to na pewno dla króla monet bardzo też istotne i ważne. Być może była jakaś w tym starym związku jakaś stagnacja, że nie mógł po prostu się rozwinąć, czy pod względem kariery, czy pod względem finansowym, tak? Jest to jednak dla króla monet bardzo ważne, by się spełnić też zawodowo, finansowo, tak? By się pokazać, statuty. No, bardzo patrzy na to właśnie król monet. Co jest też ważne, że no, tutaj dwie karty, które się potwierdziły, znaczy bardzo dobrze one ze sobą tutaj współpracują, że ta sfera duchowa, tak jak tutaj papież, prawda? Ta sfera moralna z tą sferą finansową, stabilności związku, takiego stąpania realistycznego po ziemi, uzupełniają się. Czyli mówi to o solidnej relacji partnera w tym nowym związku. Jest to też tutaj potencjał tych dwóch kart na dobrego ojca, dobrego męża, który lubi solidne układy, tak? Jasność w układach. Także myślę, że jest chęć partnera zbudowania takiej relacji z tą nową partnerką. Tak naprawdę, tak jak tutaj już wspominałam na początku, nigdy nie układam kart tak, by, nie wiem, tutaj wychodziły jakieś happy end, piękne odpowiedzi pod kątem pytającego, pytających, prawda? Losuję tutaj karty, zadaję pytanie kartom, losuję karty losowo. Więc tutaj mogę powiedzieć, że karty są pozytywne, czyli na pytanie, jak rozwija się nowy związek partnera z nową partnerką, czy jest on szczęśliwy, mogę odpowiedzieć zdecydowanie tak. Układa się solidnie, stabilnie i idzie ten związek w dobrą stronę. Pomimo komplikacji na początku tego związku i jakichś takich balastów, które obciążały partnera, teraz, na dzień dzisiejszy, są tutaj dobre zamiary i dobry potencjał rozwoju tego nowego związku. Także, no, bardzo mi przykro, jeśli tutaj kogoś być może rozczarowałam tą odpowiedzią, no ale tak jak mówię, jestem tutaj osobą, która czyta karty tak jak i mówi to, co te karty mi tutaj pokazują. Także właśnie taka odpowiedź tutaj jest kart. Do usłyszenia jeszcze dzisiaj, ponieważ jeszcze dzisiaj będę nagrywać filmy na Państwa pytania i będę dzisiaj jeszcze na pewno dwa inne filmy do Państwa tematów publikować. Więc do usłyszenia, proszę o lajki, komentarze i subskrypcję mojego kanału. Dziękuję serdecznie i słyszymy się już dzisiaj, niedługo.